Pasta -chan. I witam znowu na odpadzie Juhu! Będziemy czytać creepy pasty. Znowu. Okej. Okay. Mam nadzieję, że. No, jeśli będą przekleństwa, to będzie jakieś restriction czy coś w tym stylu. Nie wiem. Ale dobra. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Czyli na trzecim rozdziale książki Koszmar Stał się jawą Nie przedłużając, zacznijmy. Do, to jest rozdział trzeci, spotkanie z mordercą. Dobra, dziś mam się spotkać z Jeffreem. Ubrałam swój ukochany strój. O kurde. No, nie wiem jak wy, ale mnie to jara. <laughs> jest taki, taki tekst, mi się zaskoczył, przypomniał. Nie, nie jestem homo. Tak to ja. I tak to mój strój do morderstw. Schowałam rękawice do plecaka i... Nie, do plecak. I wyszłam oknem z sierocińca do lasu. Się chodziłam, gdy nagle poczułam uderzenie w głowę. Sen. Jestem w starej kotłowni ojca, ale go... I, oj, sorry, nie ale, tylko i go widzę. Ma spaloną twarz. Podbiegłam do niego i przytuliłam. On oczywiście odwzajemnił uścisk. Tato, dawno cię nie widziałam! Krzyknęłam przytulona do taty. Ja ciebie też skarbie. To opowiadaj, jak tam życie? Pyta mnie. Ja mu zaczęłam opowiadać do czasu, gdy poczułam, że się budzę. Przytuliłam tatę i się pożegnałam. Koniec snu. Budzę się. Jestem przywiązana do krzesła, a mój plecak jest daleko ode mnie pod ścianą. Ano to niezła piwnica katona normalnie. Ja przepraszam, ale kto wiązał te liny? W kilka sekund się uwolniłam. Albo tyle razy w sierpniu byłam przywiązywana takim węzłem do krzesła, że bezbłędnie umiem go rozwiązać. Więc podbiegłam do plecaka i wyjęłam moją rękawicę. Wróciłam na krzesło, założyłam rękawicę i udawałam, że mam związane ręce. <śmiech> <śmiech> Sorki. W pewnym momencie usłyszałam, jak ktoś schodzi po schodach. Wniosek jestem w piwnicy. Otwierają się drzwi i widzę Jeffa. O chuj magia, crepi pasa żyje. Ciekawe, czy wie, że jestem córką krugera. Podszedł do mnie, usiadł na krześle, które było przede mną, i rzekł, co ty na to, by się zabawić? Ja na to tak, mówię słodko, był zdziwiony moją reakcją. Dobrze, więc. Wyjął nóż, chciał mi go wbić w rękę. Ja szybko wstałam, moją rękawicą rozcięłam mu brzuch, przewróciłam go, usiadłam na nim, lewą ręką trzymałam go za szyję, a prawą trzymałam w górze, ale nie za wysoko. Był wystraszony i rozkojarzony. Mógł nie tak zwanej córki koszmaru. Ha, ha, ha. jak ty, ty, ty to. I jąkał się. Jeszcze tylko śmiałam. Nagle złapało mnie coś w talii. Jakieś macki zabrały mnie od Jeffa. O nie, tylko nie Slender. Ja swoją rękawicą odcięłam tę mackę i patrzę, muszę odstawić to kakao. Bo widzę Slendermana. Jebni mnie, bo chyba śnie, A nie lepiej mnie nie bi, To nie sen. Gdyby był to sen, by tu był. Witaj dziecko. Usłyszałam głos w głowie. O chuj, kurwa, złędzi to nie gada Nie przeklinaj, młoda. Zapomniałam, że w myślach czyta. O Jezu! Więc tak Slendy. Jestem Kate. Kate Kruger, miła mi. Teatralnie się ukłoniłem a oni patrzyli na mnie jak ta ducha. Dobrze, że to nie jest Frederika. O Boże, teraz tak sobie myślę. To byłoby straszne. Frederika Kruger, Jezus Maria. Bo w końcu nie widuje się samą córkę Freddy'ego. Akurat u mnie w szkole widzą ją na co dzień. Kurwa, ile ich tu jeszcze jest. Na piwnicy wparowało trzech chłopaków. Nie chcę mi się dawać opi nie wyglądu opisywać. A, proxy! Hoodie, maski i tiki tobi. No to nieźle. Więcej was matka nie miała. Wrzeszcze, ale kto słucha koszmaru? Nikt. Eee, tato zabi, nie, proszę. Oha jo. Patrzeli na mnie. Ha, jeśli myślą, że przegram z czterema chłopakami i jednym Slendermanem, to się grubo mylą. Usłyszałam straszliwy pisk w głowie. Aż mi się jedna sytuacja w świecie koszmarów przypomniała. Tada się bawił, że ma moce slendera, i pech, że ja tam byłam. To było tak głośno i trwało tak długo, że mój mózg się przyzwyczaił. Kurda, kto się w tych czasach boi slendera? I teraz taki pisk nie przeszkadza. Skoczyłam na ścianę, nagle odbiłam się od niej i wskoczyłam na chłopaka z białą maską. Swoją rękawicą rozcięłam mu od prawego do lewego ramienia. Zatrzymałam się na ziemi, uśmiechnęłam się, kiedy zaczęli do mnie podbiegać. Jeden w goglach chciał mi toporkę... to nie toporek, tylko siekiera. Kurde, ciekawe. Co sprawia, że ludzie mylą się, że, to, że toporek to siekierka, a siekierka to toporek? Topór to yy, ten. mieli Wikingowie, czy inne cholerstwo, a siekiera. To na przykład strażacy mają, no. Come on. On, Tiki Tobi, ma siekierki. Dwie siekierki. Dobra, weźmy toporkiem, już nie będziemy tej błędów wytykać. Od... Toporkiem chciał mi odrąbać rękę. Przyznam, był szybki, ale ja szybsza. I wysoko skaczę. Kurda, nie jest tyle marchewek. Pomarańczowa się zrobisz. Będziesz ruda, o. Kiedy był już przy mnie, skoczyłam przez to, zranił mi prawą nogę. Przeskoczyłam go i od tyłu wbiłam mu noże z rękawicy w brzuch. Oczywiście nie tak, by uszkodzić jego organy. <laughs> Katarman sorki. Patrzyli na mnie z przerażeniem. Jakiś tam chłopak w czar z czarną kaminarką na ryju zaczął do mnie strzelać. Kurde, chyba chudy skąd ty masz pistolet? Ja bez problemu robiłam uniki. Szybko się zbliżyłam i drapnęłam go w lewy bok. Jeszcze tylko Slender. Nie, to nie jest udne Rozdział czwarty: Slenderman. A slenderman to się nie pisze przypadkiem oddzielnie? Slenderman? Ja już nie rozumiem. Znowu ta sztuczka z piskiem. Żałosne. Zaczęłam do niego biec. Kiedy miał już mnie złapać, ja się podczas biegu wychyliłam do tyłu i prawie się położyłam. Ślizgając się w tej pozycji, przyjechałam pod nim, szybko przebiłam go i odcięłam rękę. Szybko się odsunęłam. Te matki nadal mnie atakowały. Chyba wam nie mówiłam, że nie bez powodu nasze trochę wyższe buty. Nie, budy, sorry, budy. Szybko się schyliłam i lewą ręką wyjęłam parę noży. Rzuciłam je bardzo wysoko, ale też nie tak by trafiły w sufit. Slender był blisko mnie, więc lewą ręką łapałam spadające noże, po czym rzuciłam w niego, a moją. a prawą zraniłam go za pomocą swojej rękawizy. Czemu to teraz brzmi, jakbyś podrypała Kate, To mówię do Kate. Czemu to brzmi teraz, jakbyś podrypała Cedę z 5 odcinka Tokio Gula Root A? Kiedy Juzo Suzuja rzucał w koronę i Nashiro, y, skorpionem. Co, to, to, coś dziwnie świta. Ci, którzy tam byli, patrzyli na mnie ze strachem, ale i z podziwem. Nie każdy jest w stanie zranić slendera. Dobrze walczysz, moje dziecko, powiedział mi w głowie, i nagle zrobiło mi się ciemno przed oczami. Kto cię tym razem łupnął? Sen. Hej, tato, mówię z uśmiechem. Cześć, Truś, czemu to jesteś tak wcześnie? Pyta mnie. A, bo ktoś mnie jebnął w <noise> Stwierdziłam. Tata, nie ma nic do tego, że przeklinam. To masz młoda szczęście. Znaczy, młoda. Yy, teraz to rok starsza ode mnie. Nawet się nie zdążyłam pożegnać, a się obudziłam. Obudziłam się w pięknym, drużym salonie. Na ścianach widniały piękne malowidła przedstawiające lasy i rzeki. Okna ozdabiały subtelne czerwone zasłony, a drewnianą podłogę przykrywał czerwony, puchaty dywan. Na tym dywanie na środku znajdowała się miękka, czerwona kanapa, na której aktualnie leżę. Przede mną znajduje się wiszący duży telewizor, a pod nim piecyk elektryczny. No to nieźle! Sąd wchodzi ofendę. Nie! O, właśnie, yy, w komentarzach ktoś mnie prosił pod pastą o Candy Popie, żebym przeczytała o Fendermanie. Proszę, macie o Fendermana. To będzie zabawa, bo nadal mam swoją rękawicę. Cześć różyczko, mówi. Ta różyczka ma kolce i nie zawaham się ich użyć. A ja mam smoka i nie zawaham się jego użyć. Mój oddech to moja broń. Dobra, nieważne, czytajmy dalej. Mówię, za chwilę będzie ostra, lubię takie zakładki. Hmm, ostra, lubię takie. Uśmiechnął się. Kto się skłonął dzień tanie fichać? Nawet się nie masz. Ja oszczędzam na tego. Na własny komputer. A poza tym też zbieram na, na wycieczkę do Tokio po osiemnastce. Ja tam będę gulę łapać. Nie ma szans, żebym się oddała, nie. Wypierdalaj. Mam taki dziwny nawyk do trzymania podczas rozmowy prawej ręki za plecami. Przez co nie widać teraz rękawicy. Nie, o nie. Miarka się przebrała. On dotknął mojej piersi. Już nie żyje. Szybko prawą ręką rozcinam mój brzuch. Do salonu wchodzi Slender i mnie trzyma tymi mackami, bym nie zajebała offendera. O nie. Uspokój się dziecko, mówi bezryjec. kurwiona kajt jest niezniszczalna. Sam się uspokój. Trzeba zabić każdego skurwiela. A jak nie ja, to tata to zrobi. Krzyczę. Tak, czasem jestem strasznie wulgarnym przedmiolatkiem. Znowu słyszę kroki. Pokój do więcej osób. Ojej. nie. Nie ma to jak czytasz kiedy i i wyskakuje ci reklama o Candy Crush. Część piąta. <laughs> o co to? Jeśli czujesz się jak debil, pamiętaj, że Kapitan Ameryka próbował udusić robota. <laughs> o Boże. Wchodzi Candy Pop, noż, kurwa! Tylko jego tu brakowało. Jeszcze kto przyjdzie? Graj! Boże, daj mi cierpliwości, bo ich zabiję. Ja też bym tak zareagowała. Drogie dziecko, proszę nie klnąć. Wdech, wydech. Nic mi nie pomoże, ty bezryjowcu jeden. Aż Slendusiowi żyłkę widać. Hihi, Nie złość się tak, bo wyskoczę. Teraz to mu na, na złość zrobię. Kurwa, 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 kurwa! Jezu, ja kocham tą książkę. O Jezu, aż mi się chrypa powróciła. Nie dość, że kater to chrypa, to najgorsze, co może być, jeśli ktoś czyta. No tak, darcie jakby by kogoś wkurwić. Ach, aż szkoła mi się przypomina. w ogóle, a takie mam pytanie. Kate, ty chodzisz w ogóle do szkoły? Ja nie mówię o twoim normalnym życiu, chodzi o takie książkowe. To ty chodzisz do szkoły? Ja nie rozumiem tego. Bo ty spędzasz cały czas na, mor cały czas na mordowaniu w, yy, kogo, tam kogo padnie, na koło popadnie, a do szkoły chodzisz w ogóle. Ja nie rozumiem. Wiem, że robisz to specjalnie, dziecko. Ech, i ten udawany spokój. Wiem, że mi w myślach czytasz. Co, za, co to za ślicznotka? Odezwał się ten kolorowy z boczaniec. To jest Kate Kruger. Slenderman... Mnie przedstawił i chciał powiedzieć, kto jest ojcem, ale też się skapnałam, że trzeba mnie blisko siebie. I jak go kopnąłam w brzuch, to mnie puścił. Candy do mnie podchodzi. No, 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 nie zła sztunia z siebie. O ty, Miarka się przebrała. Celny kopniak w jego klejnoty. Au, to zawolało. i dobrze. Aż, na pod, aż padł na podłogę. Chłopie, nie przesadzaj. A jakbyś ty, biała jaja, jak? ktoś by cię wtedy kopnął. Kurde. Nie zdajesz sobie powagi z takiej sytuacji. Więc nawiasem mówiąc, sytuacja wygląda tak. O, Fenderman patrzy się na mój zad. Slenderman trzyma się za głowę, prosząc Boga o cierpliwość. Candy popturla się z bólu na ziemi, a ja się z, tego, z niego śmieję, trzymając się za brzuch. Musi wyglądać to komicznie z czyjejś perspektywy. Kolejna osoba wchodzi tym razem. Jeff Debiler. Co tu się odpierdala? Spytał kulturalnie Jeff. A wiesz, nic ciekawego? Mówię przez łzy śmiechu. A ty co tu robisz? Krzyczy do mnie. Oficjalnie stoję, umieram ze śmiechu. Dalej, dołowię się śmiechem. Uspokoiłam się i rzekłam. Dobra, to ja sobie idę. Czekając na odpowiedź, wybiegłam, idę sobie ulicą i nagle policja celuje we mnie. Ech, chyba się skapnęli, że to morderstwo, to jednak nie widać Frediego. Ręce do góry, Kate. Drze nie, od... nie odpowiadam, Słyszę trzy strzały ostrzegawcze i rozkaz. Ognia. Później ból wywołany przez kulę i ciemność. Ale halo! Ręce do góry. Przecież ona mogła normalnie podnieść ręce do góry i by nie było byłoby rozkazu, no. Już chciałam powiedzieć, że to koniec. A, to zaraz, zaraz. Co ja. A to. Zaraz. Tu jest rozdział kolejny, to sorry. Czemu mi jest zimno? Jest przecież lato. Czemu mam mokre ubrania? Niczym się nie polałam. Pomocy, co się dzieje? Czy umarłam? Witaj, Kate! Słyszę zniekształcone głosy. Jesteśmy siłami zła. Demonami. Chcesz zawrzeć z nami umowę jak, tak jak twój ojciec? Słyszę. Tak, ale parę zasad zmienić... Tak chcę, ale parę za zasad zmienić chcę. Wiadowicie w rzeczywistym świecie chodzić normalnie będę, a w snach zabijać tylko kiedy chęć mnie natchnie. O, oh, fuck! Służyć będę, gdy zechcę, bo z przymusu nic nie poradzę. Krzyczę. Kurde! Zgadzamy się. Słyszę i budzę się w trumnie. Myślałam, że jej pogrzebu nie zrobię. O! Dobra. Rozglądam się i wychodzę. Zamykam i spierdalam do lasu. Co ty zamykasz? Trumne? Czy co innego? Bo ja nie rozumiem. Docieram do małego Stawu. Podchodzę i się przyglądam. Wygląda tak samo. Uff! Kurwa, wygląda tak samo. Jak się ukryje? Kate, spokój, idziemy, kupimy perukę i jakieś soczewki kolorowe i będzie spokój. I ciuchę muszę kupić. Znaczy, bo wystarczyłoby peruka i ciuchy. So, so, so Zaczęła to kupywać chyba nie trzeba. Kurwa, czerwone se kupi. O ja, nie! Jakby poszła i kupiła sobie strój Juzo o Boże tego e, swojego synpaja. O Jezus Maria! No to by było, nieźle. Wtem widzę jakąś dziewczynę ubrana dość odkrywająco. Podeszłam do niej od tyłu i udusiłam. założyłam. Schowałam swoje ciuchy do torebki i zaczęłam ze spuszczoną głową kierować się do skle jakiegoś sklepu z kostiumami, a później z ubraniami. Kupiłam zielone soczewki i brązową perukę i jakieś ciuchy. Poszłam do lasu i się przebrałam. Teraz jeszcze jeden dylemat. Gdzie spać? Mnie się pytasz? Święta, to nie. Będziemy czytać normalną historię. Sorry. To co, powrót do Slendera? To no, jasne. Mnie to paści. Fak. Siedziałam znudzona na jednym z drzew, próbując coś wymyślić, ale nic z tego. Postanowiłam rozejrzeć się po okolicy. Może znajdę jakieś miejsce. Do spania. Chodząc po lesie, natrafiłam no, znowu na tę rezydencję. No, raz się żyje. Mówiąc to, weszłam do środka bez pukania, tylko weszłam. W... Yy, w salonie siedział debiler i jak, jakaś jego jak, żeńska kopia. Świat się wali, dwa debilery to przesada. <noise> Ale czekajcie, Jane czy Nina? Bo nie rozumiem. Chyba Nina. Cicho weszłam, a później wykrzyczałam jak najgłośniej. Ej, debilery, gdzie jest pan bezrobotny? Bo do clegu szukam. Do hotelu spierdalaj. <noise> Spojrzeli na mnie z wrogością w oczach, a ja się tylko uśmiechnęłam. Słyszę głos w głowie. No nie no. <grym> mm. Witaj, drogie dziecko. A, jak miło cię słyszeć, Slendy. A tak w ogóle to nie mam gdzie spać. Dobrze, tylko nie spalę rezydencji. Tak się. Tak jest Slendy. A gdzie śpię? Z Niną. O jak fajnie będę mieszkać z panią pocięty ryj. Juhu! I ten entuzjazm. To słuchaj to, bo dwa razy gadać nie będę. Mieszkam z wami i mam pokój z niną na pocięty ryj, więc miło poznać, jestem Kate. Wydarłam się z uśmiechem, zdejmując perukę z głowy. Ich spokojnie było bezcenny, aż wy wylądowałam na ziemi ze śmiechu. The fuck? Nie mogę doczekać się nocy. Nocy koszmaru. Zaśmiałam się jak psychopata i poszłam do swojego nowego pokoju. Ach, jak se, jakże wspaniale, będzie tu mieszkać! No kurde. Leżę sobie i gapię się w sufit, i tak czekam aż do nocy, gdy wszyscy śpią. Spadam. Spadam śmiech i rozmywam się w zmroku. Okej, okay, jak to woli. Sen Jeffa. To jest koszmar. Same baby skąpo ubrane. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się. Ha, ha, ha. Z wody wyłania się rekin, pożera jedną z dziewczyn, a po chwili wskakuje z powrotem do wody i wszystkie dziewczyny uciekły. Jeff też z lekka był przerażony, ale nie bardzo. Zmieniłam wygląd i wyglądałam jak drzew. Wyszłam z cienia i powoli do niego podchodziłam. Teraz jeszcze bardziej był prze się przestraszył. Bo patrzał się na mnie cały czas, był czujny. Zatrzymałam się i zachowywałam jak on. Po chwili rzuciłam się na niego, a on zrobił uniki. Nic nie mówiłam, wbiłam mu nóż w nogę, wydarł się z całej siły, uderzyłam go w twarz i wbiłam mu nóż w ramię, po czym uciekłam, a gdzieś z dala od niego przeniosłam się do innego snu. Sen Tobiego. Gofry, gofry, gofry i... GOFRY! Chyba przesadza z nimi. Hmm... Lekko pstryknęłam palcami, a gofry przybrały kształt serników <laughs> O nie! Ale się wydarł, jakby nie wiem co to było. I przyszła jeszcze Clockwork. A w Tobie przy, przed nią uciekał. Wystarczający koszmar. I zniknęłam. Sen Jane. Ta, zabicie drzewa. Typowe... A co jeśli... I zmieniłam się w wygląd Jeffa i walczyłam z Drzein? Oczywiście koszmar to koszmar, więc rzuciłam się na nią i powoli wyciąłam uśmiech na jej twarzy. Następnie wydłubałam oczy i wbiłam nóż w serce. Akurat gdy nóż w serce jej wbiłam, ona się... to się obudziła. To był zwykły koszmar. W realu jest cała, a nie jednej rany w przeciwieństwie do Jeffa. Sen Bena. A czego ja się spodziewałam? A co jeśli by tak... Pstryknęłam palcami, a komputer, telefon i wszystko co związane z grami zniknęły, a w zamian pojawiła się piękna mąka, <laughs> Żebyście widzieli w jaką rozpaść wpadł Ben, gdy zniknęły jego zabawki. Zniknęłam, aby przejść do następnego snu. Gdy wyszło krainy snu, czyli parę godzin później, już ja, ja bym chciała tam mieszkać z, z tą babą. <coughs> Zeszłam na śniadanie. Wszyscy mieszkańcy rezydencji byli w niewyspani, a niektórzy przerażani tymi koszmarami. Co się stało? Co tak nie wyspani? spytałam z przejęciem. Całe lata życia w sierocińcu nauczyłem mnie kłamstw i aktorstwa. Same koszmary dzisiejszej nocy, odparła Jane. A ty? Miałaś jakiś koszmar? spytała mnie Nina. Tak, zwyczajny koszmar, a raczej wspomnienia, odparłam. Tak, czasem śnią mi się koszmary na temat przeszłości. Wszyscy, ró Wszyscy równocześnie pokiwali głowami, a na ich twarzach malowało się współczucie. A gdyby wiedzieli, czy ja to sprawka, to by nie współczuli, tak? <laughs> Nagle do jadalni wpada Jeff i krzykie, z krzykiem: Freddy to był! Ja zbladłam jak nigdy na te słowa. Już po mnie. Wszyscy spojrzeli na mnie. To twój ojciec mnie w nocy poharatał. Wydarł się i złapał za koszulę, podnosząc mnie. Do góry bym była na równi z jego pociętym ryjem. Nie, na pewno to nie on. Wypowiedziałam lekko wystraszona. Kocham być aktorem. Kto jeszcze umie zabijać we śnie? Wydarł się na mnie. Wydarł się. Nie no, teraz to, napra... to się naprawdę boję. Powoli uruchomiłam gały i się rozpłakałam. Oczywiście to była zwykła gra. Ja bym tak chciała. On na mnie spojrzał i mnie puścił. Do pokoju wszedł Slenderman. Co tu się dzieje? Czemu Kate płacze? spytał z lekka wkurzony, a ja wykrzyczałam. Slender, ja. Jeff. Jaff. Szczaf. Szczaf mnie chciał uderzyć. <gryw> Znowu w płacz. Slender z taką furią patrzył na Jeffa, na, na Szczawia, że prawie mu współczułam. Wstałam i poszłam na dwór, patrząc na las. Siedziałam na ławce przed rezydencją. Zamknęłam oczy i chyba zasnęłam. Sen. Tato, jesteś? Mówiłam lekko, podniesionym głosem i się rozglądałam. Nagle tak po prostu wszystko wokół mnie stało się czarne. Nic nie widziałam. Chciałam zmienić ten sen, bowiem jestem takim, jakby, pół, jakby demonem snów. Ale nic nie działało. Zaczęłam krzyczeć i wołać o pomoc, ale nikt nie przybył. Patrząc w jednym z boków, zobaczyłam czarną postać. W miejscu, gdzie powinny być oczy, błyszczały małe, białe światełka. Powoli zaczęłam podchodzić do postaci. Postać patrzyła cały czas na mnie, gdy byłam blisko. Złapał mnie za szyję i wyszeptał do ucha: Czas na twój koszmar. I się obudziłam. Cholera, kurde. Ej, co, a co jeśli to jest ta Diana z Lights Out? Kurde. Nie wiem, czym jest ta postać i co mi zrobi. Ja się tak łatwo nie dam. Jedną osobą, która będzie mieć koszmary, to właśnie ten, po, ten stwór. I ja już tego dopilnuję. Cholerny Candy Crush moje, Może i przerazi... przeraziłam się moim snem, ale co z tego? Ma to zmienić mój charakter, czy co? A w życiu jestem sobą i koniec! A że jest nudno, to, jest tego pow... to z tego powodu biegałam po korytarzach i schodach w całej rezydencji, udając samolot razem z sali, biorąc pod uwagę, że jest 5.10, to na pewno mieszkańcy rezydencji są szczęśliwi. <laughs> tak. Jak myślałam, po chwili, ja z sali na plecach uciekamy przed wszystkimi, ale miałyśmy ubaw. Do czasu, aż nie wpadłyśmy na slendera. Przez ranę. Slender zmarszczył brwi i widać było, że jest wkurwiony. To źle wróży. Ja pozwalam ci tu mieszkać, a ty takie cyrki odstawiasz? Darł się mi się w głowie. Złość piękności nie. Nie, złość piękności szkodzi Slendish, <gryw> Powiedziałam z uśmiechem. Tym chyba jeszcze bardziej go wkurzyłam. Aż mu żyłkę było widać. Teraz to mam ładnie mówiąc, przejebane. A co w takich sytuacjach zrobić najlepiej? ran no, no i spierdzielamy przed wkurwionym panem bezryjowcem. I próbujemy ocalić swoje piękne życie w nieżyciu. Bo nie umiem tego już stwierdzić. Niby żyje, ale też niby nie. What the fuck? Nieokreślony bałagan po prostu. Burdel. Ucieczka przeniosła się z rezydencji do lasu, aż się zdziwiłam, że mnie jeszcze nie dogonił. Ma teleportację jeszcze, a ja... Je... Tylko te cienkie nóżki. A walić! Zawsze dostaje jakiegoś bonusa do szybkości! Gdy grozi mi niebezpieczeństwo! Więc choćby chciał, nie dogoni mnie! Jezu, bonus do szybkości! Przeliczyłam się ze swoimi słowami, bowiem zapomniałam o jednym. Ma te swoje pieprzone macki. Eee... Nimi właśnie mnie złapał. Oczywiście, jak to ja wyrywałam się, klnęłam jak lezie. I lecz nic mocniej mnie ścisnął i przeteleportował się do rezydencji. Dokładniej do swojego gabinetu. Kate, ja cię błagam. Jesteś dorosła i powinnaś być już choć w małym stopniu odpowiedzialna. A nie zachowujesz się jak sześcioletnie rozpieszczone dziecko. Więc... I dalej nie słuchałam, więc że teraz będzie cały czas... Pieprzeć o tym, że powinna zmienić swoje zachowanie, bla, bla i bla. No niestety, Sukwesyn czyta w myślach, i teraz już wkurzony do granic możliwości zaczął się na mnie drzeć. Co choć chciałam ignorować, nie mogłam. Słuchaj, Kate, jeszcze raz taka sytuacja, a wierz mi, na pewno jeden z moich praktyk się wykończy. A jak nie oni, to ja osobiście się tobą zajmę. Przekonałeś mnie tym, powiedziałam wystraszona. On za to mnie puścił. Możesz odejść. Rzekł, a ja w Tremiga opuściłam jego gabinet. Fff, ja i zmiana? To nie te czasy. Zaśmiałam się lekko i złapałam za głowę. Już się nie mogę doczekać, jak zacznie się walka Kate Kruger vs Slenderman. A, niesamowity nagłówek do gazet. Kto w tych czasach używa gazet, oprócz starszych ludzi? <laughs> w tej samej chwili podeszła do mnie Jane i zaczęła mówić. No nieźle, wkurzyłaś Slendermana, jedną, jedyną osobą mogącą go tak wyprowadzić z równowagi w tym domu to jest tobie. Dziewczyna się lekko zaśmiała, ja zresztą też. No wiem, mam talent do na wszystkich wokół. Dubnie wypchnęłaś pierś jak jakiś superbohater i ręce widzę w pięści. Trzymałam oparte sztywno na biodrach, mając przy tym dumną minę. Oczywiście, moja pozycja poskutkowała wybuchem śmiechu Jane, a ja, jak to ja, też zaczęłam się śmiać, za, za, zmieniając pozycję na w miarę normalną. Aha. To co, może pójdziemy do lasu i wymyślimy jakiś szyderczy plan na wnerwienie całej rezydencji? Jane spojrzała się na mnie już w normal, z normalnym, obojętnym wyrazem twarzy i rzekła... Chciałabym, ale nawet za bardzo nie umiem tego zrobić. Ugadaj się z tobą albo Sali, jak wtedy. Zaśmiała się lekko i odeszła. Hehe. <grystanie> <grystanie> Już wyobrażam sobie, co możemy zrobić. Heł, heł, heł. A teraz tylko przeciągnąć ich na ciemną stronę mocy. Zaraz. Ja zaraz przyjdę, czekajcie. Dobra, ogólnie czas nas nagli. Um, więc przewinęłam trochę tych rozdziałów. Ogólnie chodzi, że e, ktoś ją zabił. Że Kate spotkała demona, e, który powiedział, że jest kilka zasad, że na przykład jak się zakocha, to e, on tę miłość wyeliminuje, e, że drugi raz już jej nie wskrzesi. I ona zaczęła znęcać się nad Jasonem The Toy Candy Popem i Papeterem. E, no i tak. No i Slender przyszedł i przejebane. Gdy już byliśmy w rezydencji, Slenderman zrobił mi jeszcze wywiad, co tam się stało. Odpowiedziałem mu zgodnie z prawdą, bo i tak mam przejebane i nie chcę sobie grabić bardziej. Uwierzył. Ale powiedział, że teraz mi daruje, bo jak mnie zabije, to Freddy mu całą pastę wybije. Oczywiście starałam się nie śmiać, gdy Slender zniknął. Ja wzięłam wdech i wydech z ulgą. Wstałam i poszłam po swoją rękawicę. Nie wiedziałam, gdzie jest, więc trochę szukanie zajęło. Gdy znalazłam, założyłam i wyszłam z rezydencji. Usiadłam na dachu, mając nadzieję na spokój, lecz jak zwykle nie było mi to dane, bowiem głowa zaczęła boleć mnie jak diabli. Yy, I usłyszałam dość niewyraźnie: Zabij albo do piekła, teraz trafisz. <laughs> jak Krystyna normalnie. Później ból ustał. Powiem przekonujące słowa. Zlękłam się trochę i natychmiast zlazłam z dachu i pobiegłam w głąb lasu, szukając ofiar. Im bardziej, im dalej od rezydencji się znajduję, tym głośniejsze dźwięki yy, ulicy słyszę. Więc zatrzymałam się i, zwrócił, i zawróciłam, ale nie dużo. Następnie zaczęłam się kręcić po okolicy. Jak blisko ludzi, to muszę być tu, muszą być tu jacyś. Na moje szczęście znalazłam dwie osoby. Podeszłam cicho, by im się przyjrzeć. To byli moi główni oprawcy z sierocińcu, oj, będzie zemsta! Cicho podeszłam do nich i z uśmiechem powiedziałam. Hejka, oni natychmiast na mnie spojrzeli i się zaśmiali. Co to ma być za strój? I w ogóle gdzie się podziewałaś przez ten czas? No no, było bez ciebie. Zaśmiał się obrzydliwie Mike i podszedł do mnie i złapał za szyję. Dawno nie, dał, nie zostałaś w połubie, prawda? Powiedział drugi James Wiecie Ja mam Wrażenie, że Udawałam wystraszoną, a po chwili Wybuchłam śmiechem Jezus Maria Junko Enoshima Że wy nigdy jeszcze nie dostaliście po mordach Ode mnie Jednym szybkim ruchem wbiłam Mike'owi noże Z rękawicy w brzuch Przez co mnie puścił Spojrzałam z uśmiechem na, Jason, na Jen, Jasona Jaki Jason? Przecież to był James Co się dzieje? Co ty odpierdalasz? Wrzasnął Mike. Ale ja go ignorowałam. Podeszłam powoli do Jamesa. Kochałam się w nim. Nie wiem, czemu serce tak chciało. Złapałam go za koszulę i przyciągnęłam w dół, żeby mieć na równi z nim twarz. Co? W jego oczach można było dostrzec strach. Uśmiechnęłam się delikatnie i pocałowałam. Widocz... Ojej. Widocznie był zdziwiony. Pocałunek przerwały dorze z rękawicy Wbijające się w serce. Odsunęłam się i wyszeptałam mu na ucho. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie twoje zachowanie w siarcińcu. Kolorowych snów i obyś trafił do nieba. Uśmiechnęłam się smutno, y widząc, jak wyzioną ducha. Trochę szkoda, mógł się zmienić. Wróciłam do Majka. On. Jeszcze nie był martwy, złapałam go za szczękę i skierowałam jego twarz w, stron w moją stronę, by patrzył mi w oczy. Karma zawsze wraca z potrojoną siłą. Niemiłego pobytu w piekle, powiedziałam z rękawicą. Rozcięłam mu twarz, zabijając yy, go, potem jakiś dziwny smutek mnie opanował. Odeszłam z miejsca zdarzenia. Nie wiem, jakim prawem z moich oczu poleciało mnóstwo łez. Oparłam się o jedno z drzew, będąc z dala od martwych ciał. Sunęłam się na rzemie, szlochając, pociągnęłam do siebie kolana, schowałam głowę w nie i zasłoniłam się rękami. Czemu to tak boli? Przecież on mnie bił w sierocińcu. Może kochałam go, ale na, na to nie zasługiwał. Więc czemu boli mnie serce? Kolkę dostałaś. Przecież już je straciłam. Czemu to zrobiłam? Mogłam tylko i zabić tego, tego idiotę, a nie Jamesa. Boże, co ja zrobiłam? Wiedziałam, że jestem debilem, ale żeby aż takim. Eee, czasu nie cofnę. Niestety. Otarłam łzy i wstałam z ziemi, otrzepując się. Nadal miałam minę zbitego psa, a oczy były czerwone od łez. Po długim czasie dotarłam do rezydencji. Moje oczy już nie były czerwone, ale serce było rozdarte w pół. Weszłam powoli do rezydencji, a tam widok, który z wielkiej zgryzoty i smutku przekształcił się w wielki kurw. Co się stało? W pokoju był ten rudy pedał. O Boże, normalnie moja twarz przybrała kolor szkarłatu. Oczywiście przeszłam obok czerwona, tupiąc nogami o ziemię. A tu Slender nagle mówi: Kate, mam chciał dokończyć, ale ja kurwa nie, mu nie dałam. Nie, nie kurwa! Morda lepiej w kubeł, bo i tak mam zjebany humor, a ty bez ryjcu niszczysz mi go bardziej. Więc cokolwiek chcesz kurwa mi dać do roboty, pierdolę i nie robię. <laughs> Lalkarz i Candy. Ru... Nie, sorry. Lalkarz, Candy i Ruda Menda spojrzeli na mnie. I chyba zaczęli mieć przekonanie, że ja zawsze jestem wściekła, albo że mam okres. <laughs> jak martwy duch, jak demon, może mieć okres? Ja tego nie rozumiem. Slender chyba też jest lekko zas zaszokowany moim ostatnim ciągłym, ciągłym gniewem. I tak jak się bardziej zasadowić, to gdybym umiała zabić wzrokiem, to wszyscy w tym pokoju byliby już martwi. Poszłam szybko w stronę swojego pokoju. Za sobą nic nie słyszałam. Weszłam do pokoju. Nina siedziała na swoim łóżku. O, hey, Kate! Nie dokończyła, po... bo ja jej powiedziałam. Morda w kubę, okropny trolu. Nie wiem czemu nazwałam ją trolem, ale chyba ją bardzo uraziłam. Jakie XD, ty. Bo wybiegła z płaczem, a ja usiadłam na swoim łóżku i zaczęłam płakać. Ja to jednak szybko zmieniam swoje nastroje. Do pokoju nagle wbił mi Tobi. A właśnie, bo Tobi stał się y, takim braciszkiem, Kate. To właśnie zapomniałam powiedzieć. Ej, Kate, co się dzieje? Spytał zmartwiony, a ja rozpłakałam się bardziej. Braciszek usiadł obok mnie i pogłaskał po głowie. No już dobrze. A teraz powiedz, co się stało. Ja usiadłam, przytuliłam się do Tobiasza i zaczęłam znowu płakać. Tobi ja zabiłam. Przerwałam bowiem kolejna fala łez spłynęła mi po policzkach. <kliwanie> Eee, zabiłam osobę, którą kochałam. Wybuchłam płaczem. Tobi mnie tylko przytulił i nic nie mówił. Chyba nie wiedział, co powiedzieć. Za piękną ciszę przerwała clockwork, która wbiła do pokoju wkurzona: Kate, tego już za wiele. Kradniesz mi chłopaka i do tego obrażasz mi przyjaciółkę? Mówiła, a ja miałam te jej gadanie głęboko w poważaniu. Podniosłam na nią swój wzrok i spojrzałam spokojnie. Po pierwsze, Toby nie jest twoim chłopakiem. Po drugie, gdy. Gdy jestem zła, dosłownie wszystko i wszystkich obrażam, więc twoja psiapsi nie jest wyjątkiem. Po trzecie, yy, to też mój pokój I Nina powinna się liczyć z tym, że współlokatorki nie zawsze mają wspaniałe dni. Uśmiechnęłam się delikatnie, na co w jej oczach zna znaczy się oku. Było widać protokół pierdolony. <laughs> A to mi próbował yy, się nie wybuchnąć śmiechem. Więc pani adwokat, możesz. No jest, możesz sobie iść. Jak Nina ma problem, to niech sama ze mną rozmawia, a nie posługuje się swoimi przyjaciółkami BFFF Best Friends Fake Forever. Skrzyżowałam ręce na piersiach i tym razem spojrzałam na nią wyzywająco. Ona wkurzona do granic możliwości rzuciła się na mnie i ja unikałam, przez co przeleciała przez łóżko i z całej siły uderzyła o ścianę. A biorąc pod uwagę fakt, że ma rękę w gipsie, nie miała jak obronić się przed ścianą. Piękny widok. Nagle, nie wiem z jakiegoś to powodu, przypomniały mi się słowa demona, że chyba coś jak się zakocham, to te miłość zniszczy. O kurwa, czyli mówił na serio. Tragedia, help mi, ja tak nie chcę! A po chuj zawarłam decyrograf. Mogłam spokojnie iść do czyszca, a potem do nieba. Ale nie, ja chciałam iść do piekłam. jak jakiś niedojebaniec mózgowy. A, czemu zaczynam rozmyślać po akcji? Bo to normalne. Pożałujesz szmato, wydarłaś się clockwork, a ja na to odrzekłam. Wiesz, to mój pokój, więc łaskawie wypierdalaj, kur pusta kurwonia, myślący debilu, zwykła szmato. Uśmiechnęłam się uroczo, ta wstała, uniosła się... Nie, uniosł, Usiłowała mi przyjmować, ale coś jej nie wyszło. Ja, mając dość tego cyrku, wyszłam z pokoju i powędrowałam do salonu. Ruda świe, świeczka i z bok, co schodzili na bok, <grywania> nadal tam byli. Ja ich zignorowałam, przynajmniej się starałam, ale moją, mój, moją spokój przerwał Slender. Uspokoiłaś się już? Jak tak, to mam znowu nie dokończył. Mówiłam ci, kurwa, że Pierdole nie robię. Koniec kurwa pierdolona kropka. Nie wiem skąd u mnie tyle agresji i ostatnio, ale może to mieć związek z tym, że ostatnio kakao nie piłam. Poszłam do kuchni i słyszę ze strony Klauda coś takiego. Pewnie ma okres, czyli moja teoria się sprawdziła, że tak myślą. Ja wzięłam patelnię, trochę zawróciłam i perfekcyjnie wycelowałam w pusty zboczejca, i Idealnie trafiłam. Na moje szczęście patelnia odbiła się i je była jeszcze rudasa. Zobaczyłam, że Klaudowi leci krew z miejsca uderzenia, więc ja się zulotniłam. Zrobiłam sobie kakao, wypiłam je i od razu poczułam spokój. Kurwa ze damaste. Nie rozumiem. dabaste. Moja głupota mnie niszczy, a ja jej czasem nie rozumiem. Szczerze. Czyli z zastosowanie kakao u mnie jest takie: działa jak alkohol, działa jak żółka. Hmm, ciekawe. Wyszłam z kuchni, a Slender już na mnie czekał, marszcząc brwi. Ja na to uśmiechnęłam się. No, o, elo Slender! serdecznie, że taka wkurzona byłam, ale kakao nie wypiłam. Powiedziałam to melodyjnym głosem. On na to był lekko zdziwiony, ale nadal wkurzony. Czemu rzuciłaś tą patelnią? A moja głowa. Za to, że usłyszałam coś o mnie ze strony niebieskiego zboczeńca. Ja sobie ustaliłam, że coś takiego, że jak powie choć raz o mnie coś, to mu przyjebie. Wytłumaczyłam spokojnie. A w czemu w Jasona? Mówił już spokojniej. Abo zasłużył, ale planowałam patalną wolność tylko i wyłącznie zboczeńca. Ja to jednak miła jestem. <grym> mm, nie rób tak więcej. Dokończył i wrócił do rozmowy z ubogą wersją trzech muszkieterów. <grym> Ja wyszłam sobie na dwór i usiadłam na ziemi, rozmyślając nad sensem mojego teraźniejszego życia, czyli wady. 1. Nie mogę się zakochać. Dwa. Muszę zabijać jedną osobę na tydzień nawet jak ma, jakbym miała anginę czy inne cholerstwo. Trzy. Mieszkam z bandą debilerów. Cztery. Nie mogę dać się zabić. Pięć. Kloki chcę mnie zajebać. 6. Jeff chce mnie zajebać. Siedem. Mieszkam w miejscu odwiedzanym przez zboczeńców. Osiem. Nie wolno mi zrobić głupot, bo Slender może mnie zabić. No, wad całkiem sporo. A zalet? Jeden. Mam swojego braciszka BFF. Dwa. Mieszkam... Nie, może mam dach nad głową. Trzy. Mam żarcie. I cztery... Cztery... Nie, nie ma więcej zalet. Moje życie... Moje życie nie ma sensu. Depresja. I nagle z domu wyszedł drzew debiler. Um... Oparł się o ścianę, wyjmując papierosa i zaczął palić. Ej, pocięty! Palenie szkodzi zdrowiu! Krzyknęłam na niego, patrząc na niego z dołu. No, bo siedzę. Choć jakby wstała, to i tak bym patrzyła na niego z dołu. Zamknij się, szmato! Powiedział krótko brzydal. Szmata w tym domu jest, jest, ale na pewno nią nie jestem ja. Powiedziałam, podnosząc ręce do góry w geście obronnym. Ona, on na mnie... Tylko spojrzał. A niby kto jest? Spytał od niechcenia. Zapewne myślał, że powiem Jeff, ale zniszczę jego bajkę Hebe. Hebe? O Boże, ona chodzi do Hebe. Kloki! Ona jest. Ojej, ona jest jebaną szmatą, powiedziałam i się zaśmiałam. On na mnie spojrzał i z małą nutką ciekawości powiedział: A czemu tak uważasz? Ja wstałam i odpowiedziałam: Bo. Próbuję dobrać odpowiednie słowa. Bo. Jeden, skaleczyła mnie i to najgorsze, co mogła zrobić Dwa, przystawia się do mojego braciszka, mimo iż on tego nie chce Trzy, nieraz próbowałam mnie zabić Cztery, zasłonił mi usta ją, tą swoją brudną łapą Dotarło, wystarczy Zabrał, Zabrałam jego rękę z mojej pięknej twarzy Mogłeś powiedzieć, a nie zasłaniać mi twarz twoj, tą swoją ręką Nawet nie wiem, gdzie ją trzymałeś i w sumie nie chcę wiedzieć. Powiedziałam z miną. M nie wiem, nie umiem jej opisać. Nagle. W... Nie, nagle wpadłam na genialny pomysł. Ej, Jeffuś kochany, zaczęła przesłodzonym głosem. Czego chcesz? spytał szorstko. Może chcesz wkurzyć lidę, ale to tak porządnie. Powiedziała, uśmiechając się uroczo, od chwile się zastanowił, po czym powiedział. No, może. Ale jak chcesz to zrobić? Po usłyszeniu tych słów, ja wpadłam na za w zamyślenie. Mogą być dwa sposoby. Pierwszy, zabieram je i spalam ulubionego misza, niny, a dwa, udaję twoją dziewczynę, ale dwójki ani ja, ani ty nie chcemy, a poza tym, sposób drugi może spowodować depresję zamiast napadów wściekłości. Skończyłam swój zajebisty wykład, opierając się plecami o ścianę, a prawą ręką trzymałam. Trzymałam przy brodzie i lewo białam za plecami. Jeff z jakiegoś nieznanego mi powodu zrobił minę w stylu Kendiego, co nie wróży nic dobrego. Zgasił papierosa, rzucił go gdzieś i przy i przy, a po czym przygwoźnił do ściany. Ja miałam na twarzy minę typu What the fuck. Nie wiedząc, co się odpierdala, spojrzałam na jego, nie, w jego niebieskie oczęta. Oczęta, on się schylił, a na ucho, wy, i na ucho wyszeptał. Nie myślę, że zapomniałem co ty i tobie mi zrobiliście, a pomalowaliście dalkę lalkę Barbie czy tam Gesslerową, tak? E, jego głos był jak jad, aż ciarki mnie przeszły. Jakoś źle się czuję, gdy on jest tak blisko. Dobra, i zaczynam ślipować y, Kate z Jeffem. Czuję taki alarm gwałtu. Odsunął się ode mnie i powiedział. Ta druga opcja w planie lepsza. Nigdy nie widziałem Liny w depresji, a wiesz mi, chce ujrzeć. Ja zaczęłam klnąć na siebie w głowie, że w ogóle wpadłam na ten pomysł, prosząc o coś, tę księżniczkę. A ja wolę pierwszą, powiedział uśmiechając się głupio, a Jeffu śnieżynka złapał mnie za szyję. Mnie twoje zdanie nie obchodzi. Rzucił mnie o ścianę i wszedł do rezydencji. Teraz po raz kolejny muszę się zastanawiać, czy moje życie ma sens, bo mam wrażenie, że z każdą sekundą mój sens życia spada. Ja pierdolę, Boże, uratuj mnie od tej patologii, ja wsz zrobię wszystko! Nawet do piekła pójdę pod warunkiem, że nie będzie tam Jeffa ani creepypasty. pasty. Moją modlitwę przerwał Jason, który wyszedł. Co ty odpierdalasz? Spytał kulturalnie, a ja odpowiedziałam. Odmawiam zjebaną modlitwę do mojego w chuj kochanego Boga. By mnie uratował od tej pierdolnej patologii. Powiedziałam spokojnie, wstałam i poszłam. E do swojego pokoju położyłam się na łóżku i zasnęłam. Sen. Idu, 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 idu. Nudno trochę. Sny są nudne, a tatusia brak. Przewiduję najgorsze. A jak no, spotkam tego pierdolonego demona, to przysięgam, idę na chrzest. A chrzest zbywa wszystkie grzechy. A o ile dobrze pamiętam, ojciec na chrzest się nie zgodził. I nie miałam. Czyli jest szansa. <laughs> I nagle zobaczyłam swojego tatę, który się bawił wganianego chowanego. I ja, z jakąś brą brązowo-włosą dziewczyną, ok? Niech się bawi, a ja pochodzę sobie aż do rana. Czy to jest Nancy? Ta Nancy Thompson z oryginalnego koszmaru? Kurde, możliwe. Może sobie coś ponucę. Dobra, mózgu, zapodaj jakąś melodię. Nagle w głowie słyszę coś, co nawet pamiętać nie chcę. Mózgu, nie możesz mi tego zrobić. Muzyka staje się coraz głośniejsza, aż w końcu słyszę wyraźnie: Baby, baby, <ścoughs> baby, baby, baby. Oh. Baby, 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 ooo, oh. upadam na kolana krzycząc, nie, co ja ci mózgu, kurwa, zrobiłam, zaczęłam płakać, nie dotrwam do rana, pobudzki, ja tu zginę, a nie, jednak się budzę, Bogu dzięki. Zerwałam się z łóżka jak poparzona, krzycząc TATO RATUJ! Patrzę przede mną Jeff we własnej osobie, przez co się wycofuję, zakrywam kołderką i mówię Jeff, kochanie, spierdalaj w podskokach, ja chcę spać. <laughs> Wcale nie, ale jak powiem inaczej, to mi spokoju nie da. Ale jest już po dwunastej i niedługo obiad. Powiedział, hmm, obiad? A chuj mi obchodzi jakiś obiad? Ja wolę spać, więc łaskawie wypierdalaj, bo zawłam ninę. Powiedziałam, nadal będąc zabunkrowana pod kołdrą. A niech spierdala, ja chcę spać. Ja nie chcę, by tak brzydka morda mnie budziła. On coś mówił, a ja na to wystawiłam moją rączkę na powierzchnię i w jego stronę pokazałam środkowy palec, znaczący wypierdalaj, co już mu mówiłam. Lecz on zrobił coś strasznego: zdjął ze mnie moją tarczę. A ja na to wstałam, wzięłam szafeczkę, która była obok łóżka i rzuciłam w niego. On próbował zrobić unik. I no niestety ob oberwał w ten świński ryj. Do no i na moje nieszczęście do środka weszła sali. Ej, Kate, naprawisz mi misia, a poza tym drzwi są rozwalone. <laughs> Powiedziała to ja to, a ja dopiero teraz zwróciłam uwagę na to, że drzwi są wyjebane z zawiasów. Czyli już wiem, jak Jeff się tu dostał. <laughs> Po chwili zobaczyłam jednego z członków trzech muszkietarów, a 3 Meneli w wersji jeszcze bardziej czulowej, a mianowicie to była wiewiórka z ogonem na głowie. I nagle usłyszałam z jego strony coś takiego. Zaprosicie mnie na swój ślub. <laughs> Jak ja to usłyszałam, to podeszłam do tego Pietera i chciałam mu wbić rękawice w brzuch, lecz bez ryjec mnie tymi mackami złapał. Depresja. Ja się chciałam wyrwać. To tobie się na, naprawdę nie nudzi to? Ja na niego patrzyłam i powiedziałam, A tobie się nie nudzi być takim słupem? Uśmiechnęłam się uroczo, a on mnie tymi mackami mocno ścisnął. Jak, jak zwymiotuję, to nie będę sprzątać. <grych> Krzyknęłam, czując, że zwracam, a slender od razu mnie puścił, a więc korzystając z okazji rzuciłam się na menela i zaczęłam dusić. No niestety, slender mnie odciągnął. Bywa. Slender, zostaw mnie, tym razem nie zaatakuje Piotra! Krzyknęłam z pretensjami, jak obrażony czterolatek, a slender na mnie. Na to powiedział. Um, jak będziesz się tak zachowywać jak dziecko, to będziesz traktowana jak dziecko. Ja zrobiłam y, takiego poker face'a i spojrzałam na slendera. Ja nigdy nie zachowujesz się jak dziecko, rzekłam obrażona. I też w tym momencie usłyszałam słowa kroki. E, Przecież ty się zawsze tak zachowujesz. Nie widzisz tego? To kupse okulary. Ja zwróciłam wzrok ku niej i odgryzłam się. Mówi, to, mówi ta, co ma zegarek w oku. Gdy, kiedy zostaniesz zapalenia w pojówek? Ona niczym wkurzony pampa sowiec, wydarła się. Coś ty powiedziała? Ble, ble, ble. <ścoughs> Boże. Powiedziałam udając wampirę reła z Transylwanii. Transylwania chyba z dużej. Nagle wypalił slender. Błagam, znajdź sobie jakieś zajęcie, które nie, nie wpływa negatywnie na mieszkańców rezydencji. Na te słowa złapałam się za brodę i zaczęłam się zastanawiać. I nagle wpadłam na pomysł warty milion, a Slender, ojej, a Slender znając moje myśli strzelił facepalma. Nie ma mowy, rzekł, a ja wkurzona odparłam. Ale nikogo tym nie zabiję. No przecież stalkowanie w żaden sposób nie zabije. Slender mnie puścił, że wylądowałam plackiem na ziemi, po czym do mojej głowy dotarło coś takiego. Dobra, możesz robić co chcesz, tylko nie wchodź mi w drogę. Jak się ucieszyłam, wstałam i przytuliłam bez ryjca, krzycząc: dzięki, dzięki, dzięki! Potem pobiegłam do pokoju, nawet nie zwracając uwagi na nieprzytomnego Jeffa, przez co po nim przebiegłam? O Boże. I z podłóżka wyjęłam mój zestaw stalkerski i wybiegłam z pokoju. Jason i Slender patrzyli na mnie jak na pojeba, choć nie wiem, jakim cudem Slender patrzył, skoro oczu nie ma. Yy, to jest magia, moja droga koleżanko. Sali o dziwo też patrzyła na mnie dziwnie. Zbiegając ze schodów, też prawie się wyjebałam, ale nieważne. Po wyjściu z rezydencji zaczęłam obmyślać plan na stalkowanie. I właśnie w tym momencie zobaczyłam, że coś ciekawego dzieje się za oknem na drugim piętrze. Ile tam pięter macie tak w ogóle? Momentalnie w Wpierałam się na drzewo, chyba, chyba wdrapałam się na drzewo i usiadłam na gałęzi. Zaczęłam robić zdjęcia, nagrywać i zapisywać to, co widzę, dopóki gałąź pode mną się nie złamała. Jak grzmutnęłam o ziemię, to chyba sobie coś połamałam. Ciekawe co, pewnie nogę, rękę. To się chyba najczęściej łamie. I w tym też momencie zobaczyłam, jak jakiś, co? O Jezu, koziołek, batołek. O Jezu. Normalnie mi się przypomniała ta kreskówka. Koziołek Matołek. Goofy. Goofy. O, bo o nie, teraz klub przyjaciół Myszki Miki. Jakaś baba. Nancy? Wchodzi do rezydencji. Jak po prostu mistrz. Stałam na równe nogi jak gdyby nigdy nic. Muszę mieć dużą odporność na ból, bo chyba sobie złamałam żebro. Lepsze od leków przeciwbólowych do skorbie Lekarze mogą pozazdrościć. No... Szczerze tak. Ja się zgadzam. Poszłam se za Matołem i gdy weszłam do rezydencji, wydarłam się. Siemak ma ktoś spaghetti, bo mi na oku potrzebny. Ktoś mi kakao podpieprzył. <grym> Teraz usłyszałam do geła, co ma dziwka do pobocza, a ja od, to chyba a ja na to odparłam. Stoję, by klientów zbierać. <grym> Dobra, to ma sens. Nie wiem, czemu się zaśmiałam. Nie, ty wy tego nie słyszeliście. Kim ty jesteś? powiedział Babsztyl. Ja jest, pan Bóg Twój! Odparłam zgodnie z prawdą. O nie. Skromność ci się chyba podniosła rzekł Koziołek Motorek może Koziołek Motorek jedyne co ci się podniosło to coś w spodniach odrzekłam, a ten mał zarumienił się i spojrzał na to miejsce, a nogę powiedział: Ja tam nic nie widzę. Widocznie bawałego ma znowu się odezwałam. Ta Daria Koza spojrzała się na mnie, jak na jakąś postać z taniego horroru. Ja tak ser a tak serio kim jesteś? Odezwała się Lalusia. Ja ja Katrin Kruger, córka zajebistego koszmaru ze miasta Springów, ulicy Wiązów i mieszkanka rezydencji bez Przedstawiłam się kłaniając się. Ja mieszkam. Wo! Okej. Okay. Zapomniałam w ogóle, że ten rozdział istniał. Ja jestem zuza, miło Cię poznać po cholerę i te kocie uszy. A dobra, to było mi dawne dawny zdjęcie profilowe, jeśli kto pamięta. Eee, to jest Borys Wilk. O jezus, Maria. Ale nie spotkał sześć świnek. Sześć świnek. Aha, dobra. A zwłaszcza Hitlera. A bo dobra, wilczyszaniec. A to jest Bendy, hetrametowy demon i nie, nie jest kozełem. Grzecznie przywitała się dziewczynka. A, a ja z uśmiechem powiedziałam: Ty, ja jestem wyższy od Ciebie. Mi też miło się poznać i wyprostowałam się. Czemu jesteś tak ubrana? spytał Wendy. A co podoba ci się? Lany face i ruszyłam brwiami. Na takie laski nie lecę. odpowiedział mi. Tak mi tak się nie odpowiada. A co? Nie, a co, boże, na co? Ano, mogłam się domyśleć, że jesteś pedałem od roweru. <grywka> Rzekła mi wzruszyłam brwiami. Może byś miała y, ten y, pomysł o im sobie w tej rezydencji teraz. Ja nie jestem pedałem, powiedział i spojrzał się na mnie nienawistnym wzrokiem. A ty mówisz, żeby nie kłamać, ty zdrajco. Teraz odezwał się dogę, a ja miałam na twarzy lenny Face, Patrzył się, patrzy, patrząc się na nich obu. I w tym samym momencie dostali wszedł open. Śmierć! Ciąg dalszy nastąpi. Dobra. A więc tak zakończył się jak na tą chwilę kosz, koszmar, który stał się jawą. Piszcie w komentarzach, jaką creepypastę chcecie usłyszeć. Ja już muszę kończyć, bo już zaraz godzina będzie, więc dobra, trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.